Ra, akcja. Zmierzymy tego dęba. Hej. Chciałbyś tyle skoczyć z góry, co zobaczyć z takiej wysokości to, co jest z prawej strony. Z prawej strony? No dobra, zobaczymy. Może z ziemi. Co tutaj się zdarzyło? Oj. Jakiś wykrot omszony, ochubiony i o, 5 to 0 chyba. 7, 507 do zobaczenia. Jeszcze spójrz sobie na te chuby. Jejku, jak one ślicznie się tutaj poprzyklejały. Ale to prawdopodobnie doprowadziło do tego, że to drzewo sięgnęło bruku. Gleby. A 507 to to torfowisko w obniżeniu terenu, rezerwat Łabędź. Od 1958 roku torfowiskowy rezerwat. W XIX wieku podobno melioracje tu przeprowadzane obniżyły poziom wód gruntowych, no i przyspieszyły zarastanie, bo to było jakby oczko wodne. A teraz jest to ścisły rezerwat o powierzchni 13,8 hektara. No i przeróżne roślinki się tutaj zadomowiły. Ja nie będę wchodził w niego zbyt głęboko. No, a właściwie wcale nie będę w niego wchodził, no bo ścisły rezerwat szanujemy. Ale jest to miejsce, gdzie rośnie również żurawina i prawdopodobnie ona jest sobie tu zbierana. Ale to nie różni się od na przykład Polskiego Parku Narodowego, gdzie okoliczni mieszkańcy zbierają żurawiny od zawsze. No i ciężko byłoby, żeby im teraz tego zabronić. Tyle łabędzi na jeziorze Karaś, na rezerwacie jezioro Karaś. Jeszcze jeden łabędź. To tyle.